Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie w dziewiąty dzień, w którym podaję wam dziewiąty rytuał. Dzisiaj jest to chlebowa panienka. Jeżeli macie kłopoty ze zdrowiem, jakieś dolegliwości, dokuczliwych ludzi, złe emocje, złe oczy, snujki, podczepy, złe wydarzenia, czegoś, czego chcecie się pozbyć, zróbcie chlebową panienkę. Co będzie do tego potrzebne? Biała świeca, która oczyszcza przestrzeń naszego rytuału. Woda, chleb, miejsce, w którym ulepicie chlebową panienkę, pamiętajcie, nie musi być ładna. Ma być. Gwóźdź i zielona świeca. Jak działamy? Zapalamy białą świecę, która oczyszcza naszą przestrzeń. Gwoździem, igłą, szpilką wyrywamy na zielonej świecy swoje imię, datę urodzenia bądź imię, datę urodzenia osoby, dla której działamy, chociażby ze względu zdrowotnych. Zapalamy tę zieloną świecę i lepimy chlebową panienkę. Słuchajcie, to nie będzie proste, ale czego się nie robi dla magii. Właściwie, wiecie co, ten chleb jest taki mokry, że ja akurat wody nie potrzebuję, ale jest trochę potrzebna woda, widocznie jako symbol żywiołu, więc będziemy chlebową panienkę lepić. Duża główka, małe rączki, małe nóżki, no i to życie. Tak jak mówiłam, nie musi to być śliczne. Brzusio chlebowej panienki, nóżki, rączki. Właściwie to wam powiem, że ze skórek by dobre wyszły. Rąsie. Nóżki. To jest taki fantom. Tutaj sobie wyobrażamy, lepiąc, że wszelkie negatywne rzeczy, których chcemy się pozbyć, dla siebie bądź osoby, dla której działamy, że te wszelkie negatywne rzeczy do tej chlebowej panienki wkładamy. Jak nam powstanie taki ludowy fantom, nadajemy tej panience imię. I najlepiej, gdyby to nie było imię związane z naszym imieniem, ani z imieniem osoby, którą leczymy, energetycznie oczywiście, dlatego że całe zło ma się skupić w tej panience i to jest po prostu to zło, które wyrzucamy z ciała i z energii. Czyli powiedzmy, że to jest ziuta. I teraz tak, mówimy słowa. Panienko ziuto, zabierz ode mnie to, co przyczyną moich niepowodzeń. Ukryj i schowaj głęboko w sobie. A potem powiesz te kłopoty wodzie. I taką panienkę wrzucamy do płynącej rzeki, pozbywając się przy tym dolegliwości, kłopotów, złej energetyki. Taki prosty, acz bardzo wymowny rytuał przygotowałam dla was na dzisiaj i zapraszam do kolejnych rytuałów. Do zobaczenia. Pa, pa!